Witam. No chciałbym Wam się czymś dzisiaj pochwalić. Coś pokazać. Gdzie jest ta nasza szalona wiewióreczka? Samiczka. Tu jest jej ten partner, którego już wcześniej oddzielałem, bo się obawiałem, że coś tu się dzieje nie tak. A tu bym chciał Wam pokazać. Nie wiem, czy to się uda. Wcześniej nie zaglądałem do budki. Trochę z obawy, żeby nie wystraszyć, troszkę tak, żeby nie zapeszyć. No nie widać tym razem, ale jest młody. Dzisiaj wyjrzał pierwszy raz z budki, główkę widziałem. Już oczka otwarte. Już jest normalnie całkowicie, że tak wyrażę się, owłosiony. Może uda mi się go jeszcze chwycić, pokazać. Tu samiczka. Na biedulkach chce orzeszkę, tak. O. Do kamerki zagląda. Muszę jej zaraz coś przynieść. Ale głównie chciałem. No, widać. Aha. Jest maluszek, proszę, wygląda. To są jego pierwsze, że tak się wyrażę, może nie kroki, pierwsze spojrzenia na prawdziwy świat. Niesamowite. Nie liczyłem na to, że mi się uda dochować młodego. Bo podobno jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o rudy ogonowe. U nas przynajmniej już dwukrotnie. Nie wiem, czy tak jak mówiłem wcześniej, rodziły się martwe, czy samica po prostu, czy samiec zagryzała młodego. Nie mieliśmy tych młodych. Natomiast teraz trzeci miot. I proszę bardzo, maluszek jest. Myślę, że jeden tylko, bo jakby były dwa, to pewno dwie główki by tu wychodziły, wyglądały. No ale jest, to jest najważniejsze. Idę po orzeszkę.